Mateusz Bęcz, dzień dobry, zapraszam na serwis sportowy. Ponad 100 osób wzięło udział we wspaniałej inicjatywie, którą kilka lat temu zainicjowało małżeństwo Anna i Artur Niedźwieccy. Mianowicie chodzi o bieg, podczas którego uczestnicy zbierają potrzebne rzeczy dla dzieci z domów dziecka. Już po raz czwarty odbyło się wyjątkowe wydarzenie pod nazwą Biegające Mikołaje, a wraz z Parkrun Lubin po raz drugi. Akcja przez 3 lata udało nam się pomóc 650 dzieciakom i ponad 30 domom dziecka i placówkom opiekuńczo-wychowawczym rozsianym na Dolnym Śląsku. Od Lubina po najdalej Jedlina Zdrój, tam jeździmy co roku, jest bardzo fajny dom dziecka, czyli jak można powiedzieć, że fajny, a tam są fajne, miłe dzieciaki, tam jeździmy. Także mówię, do tej pory było to 650 dzieciaków około i 30 domów dziecka. W tym roku mamy już zagwarantowane indywidualne prezenty dla 6 domów dziecka. Jak podkreślił organizator inicjatywy, w tym roku ma zagwarantowane prezenty już dla 6 domów dziecka w Lubinie, w Golance, Jaworze i w Jedlinie Zdrój. Akcja trwa, a bieg Parkrun Lubin przywiódł ponad 100 osób, które także wsparły dzieci z domów dziecka. Zawsze pomagał i będzie pomagał. Staramy się jak najczęściej uczestniczyć w jakichś akcjach charytatywnych pomagających dzieciom, osobom starszym. Parkrun polega na tym, to jest inicjatywa, która potem pomaga ludziom, pomaga starszym osobom, pomaga każdemu przejść aktywnie przez życie, przede wszystkim dobrze rozpocząć weekend. A dzisiaj jest taka fajna uroczystość mikołajkowa, gdzie wspieramy dzieci z domów dziecka. Podczas biegających Mikołajów przygotowano biegi dla dzieci, jak te na 100 czy 1000 metrów, a także tradycyjnie w Parkrun bieg główny na 5 km. Uczestnicy mogli przywdziać na siebie czapki i stroje Mikołaja, co też uczynili. Na wszystkich czekały gorące napoje i ciasta, a na mecie wspaniałe wypalane drewniane medale. Drużyny Zagłębia Miedziowego kontra Dräger Boxing Gym z Niemiec, a jednocześnie memoriał imienia Wiesława Niemcewicza, to kolejne po gali Polsat Boxing Promotion, wydarzenie, które ma na celu pokazać mocne pięściarstwo w wykonaniu młodego pokolenia i promować tę dyscyplinę. Stowarzyszenie Box Lubin, dbając o historię sportu i pamięć byłych pięściarzy, zaprosiło na wydarzenie pionierów lubińskiego boksu, a więc byłych trenerów i zawodników Zagłębia Lubin. A po rozmowie z Fabianem Niemkiewiczem, synem Wiesława, turniej nosić będzie nazwę memoriału ku pamięci wspaniałego pięściarza i przyjaciela Box Lubin. W naszym stowarzyszeniu często powtarzamy, że bez przeszłości nie ma przyszłości, a my bardzo dbamy o historię lubińskiego boksu i o to, aby także pionierzy tego sportu byli przy nas, aby także uczestniczyli w tym życiu sportowym naszego stowarzyszenia na co dzień. Tak też właśnie jest, tak też właśnie dbamy o to, aby również było w przyszłości. I idąc także tym torem, upamiętniamy także różne osoby związane z lubińskim pięściarstwem. I tak złożyło się i udało nam się wraz ze starostwem powiatowym w Lubinie wspólnie organizujemy memoriał poświęcony pamięci pierwszego mistrza Polski dla pięściarskiego Zagłębia Lubin, świętej pamięci Wiesława Niemkiewicza. Wiesław Niemkiewicz wychował się w pięściarskim Zagłębiu pod okiem olimpijczyka Kazimierza Paździora. Kilka lat temu w Dolnośląskim Okręgowym Związku Bokserskim był odpowiedzialny za szkolenia. Nasz przyjaciel, świętej pamięci Wiesław Niemkiewicz, zawsze bardzo mocno podkreślał i powtarzał, że bardzo istotne jest przekazywanie kolejnym pokoleniom w każdej grupie wiekowej doświadczenia, wiadomości na temat boksu i dalej szkolenia właśnie młodego pokolenia pięściarstwa. I właśnie tutaj ku pamięci Wiesława Niemkiewicza organizujemy turniej, który odbędzie się na zasadzie boksu olimpijskiego. Będą więc to walki młodych pięściarzy, pięściarek z naszego klubu, a także z klubu z Wałbrzycha, z Legnicy czy Głogowa. Naszymi przeciwnikami będą natomiast zawodnicy Dräger Box Gym. Jest to zespół Jana Drägera, także byłego pięściarza, niegdyś byłego polskiego pięściarza, który obecnie mieszka w Niemczech, tam także założył klub, a więc szykuje się międzynarodowe starcie tutaj właśnie w Lubinie w zespole szkół nr 2, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
Mecz bokserski pod patronatem starosty Pawła Kleszcza odbędzie się 10 grudnia o godzinie 11 na parkiecie zespołu szkół nr 2 w Lubinie przy ulicy Szpakowej 1. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Podopieczne Grzegorza Klimczaka zostały czwartą drużyną turnieju Kępno Cup organizowano przez SPR Kępno. Juniorki młodsze SMS Zagłębia Lubin odnotowały znakomity rezultat podczas turnieju w Kępnie. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.